Dziś naszym gościem jest pan Włodzimierz Oleksy, który już trzykrotnie przebył drogę do Rzymu. O czym nam opowie. Ale nie tylko do Rzymu. Witamy wszystkich tak bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na wstępie muszę powiedzieć, że mam troszeczkę taki dylemat i muszę Wam o czymś powiedzieć, coś Wam zdradzić. Otóż po raz pierwszy w sposób taki publiczny, oficjalny otwieram głęboko taką szufladę z moimi wrażeniami, z moimi wspomnieniami, z moimi spotkaniami, z moimi odczuciami ze świętym Janem Pawłem II. I dlatego mam tremę, którą mi wybaczcie, bo wolałbym wziąć na siebie plecak i przejść do Starej Lubowni, byłoby o jeden dzień bliżej do Rzymu. Nie wiem, czy dobrze słychać? Tak. Dobrze. Szanowni Państwo, od czego się to zaczęło wszystko? Musimy się cofnąć do roku 1979 roku, kiedy miałem 17 lat. W tym właśnie roku Ojciec Święty przybył do Polski po raz pierwszy. Był z nami w moim rodzinnym Oświęcimiu, był w Wadowicach, był w Kalwarii Zebrzydowskiej, był w Krakowie, w Częstochowie. A ja wtedy jako uczeń Technikum Leśnego w Brynku, koło Tarnowskich Gór na Śląsku, bo wtedy byłem uczniem w zasadzie drugiej jeszcze klasy tego technikum, przegapiłem i przespałem ten moment. Także się nigdzie z Janem Pawłem w Polsce wtedy nie spotkałem. Gdy już tak ochłonąłem, gdy papież odleciał do Rzymu, nie mogłem sobie z tym poradzić. To mną tak targało w środku, chciałem jak najszybciej to jakoś zrekompensować, naprawić. Postanowiłem, że udam się do Rzymu. Ja jakoś taką sobie zaznaczyłem pokutę. Pierwszy myślałem, że może rowerem, ale później doszedłem do wniosku, że byłoby to może zbyt łatwe, więc postanowiłem iść pieszo. Ale pamiętajmy, większość z nas ten okres pamięta, to były inne czasy, to była żelazna kurtyna, mieliśmy jeszcze inny ustrój i nie było to takie proste i łatwe. Miałem 17 lat wtedy, w związku z tym pierwsze co, to musiałem poczekać, aż będę pełnoletni, czyli będę miał 18 lat. Po drugie, musiałem czynić starania, aby uzyskać paszport, co nie było procesem łatwym, szczególnie dla chłopaka przed wojskiem. I musiałem otrzymać wizę niezbędną włoską, bo na szczęście w Austrii wtedy już wiz nie trzeba było, na 3 miesiące można było się poruszać swobodnie. I teraz tak. Wykorzystywałem ten czas w ten sposób, że przygotowywałem się i psychicznie, ale bardziej fizycznie. Zacząłem mocno trenować, przede wszystkim biegi. Udało mi się nawet taką technikum zrobić ścieżkę zdrowia. Udało mi się u przełożonych wyjednać, że byłem zwolniony z tej, bo to my mieli dosyć reżim, szkoła mundurowa. Mieliśmy dyscyplinę prawie że wojskową. W związku z tym miałem taki tok troszeczkę indywidualny i rano zawsze biegałem dosyć intensywnie. Dochodziłem nawet do 15, do 20 nawet kilometrów prawie że każdego dnia. Trenowałem też na schodach, bo to miałem, mieszkaliśmy w pięknym pałacu Donesbarków, bo to na Śląsku było, bo pamiętam 72 schody do góry, czyli też mi to tam kondycję umacniało. Tak, jeśli chodzi o paszport, udało mi się dotrzeć do szefa WKU w Oświęcimiu, gdzie podlegałem i paszport, gdy otrzymałem 18 lat, dostałem. Natomiast wizę to mógł mi załatwić ksiądz Lechocki, to był taki opiekun ministrantów, ja byłem ministrantem wtedy w Oświęcimiu, no takim już dochodzącym, niedzielnym, bo przebywałem w internacie przez cały tydzień, a później wracałem na sobotę, niedzielę, na niedzielę w zasadzie, bo wtedy się uczyliśmy 6 dni w tygodniu. I on szczęście wyjechał do Rzymu, tam studiował, nawiązał kontakt oczywiście z rodziną włoskimi i załatwił mi zaproszenie, na podstawie którego otrzymałem wizę do Włoch. I moje parcie na to, abym jak najszybciej zrealizował ten pomysł, było tak mocny i tak głębokie, że nie patrzyłem, że to jest zima,
bo to ja wyruszyłem 27 stycznia 1981 roku, tylko stanąłem na szlaku, który wiedzie do Rzymu. Ale wcześniej jeszcze tak, musiałem troszeczkę sprawę załatwić z rodzicami. Nie chciałem za dużo kłamać, ale prawdy do końca im nie powiedziałem. Jeżeli sięgniemy wtedy pamięcią, to akurat w tym roku, w 80. bodajże pierwszym lub 80. była duża tragedia na Pilsku, jeżeli pamiętacie. Zginęło dużo młodych ludzi, bo śniegu było mnóstwo i w związku z tym to było jeszcze w tym obliczu. Ponadto komunikaty, które dopływały szczątkowo, ale dopływały jednak do Polski, mówiły o srogiej zimie w Alpach i bardzo dużych opadach śniegu, co się później na trasie potwierdzi. Miałem też takie zabezpieczenie, wystarałem się w Episkopacie Polski, takie testymonium na drogę w trzech językach, w łacinie, w niemieckim i we włoskim języku, że tam mnie niby polecają, jestem taki i taki, katolik, udaje się do Rzymu, że polecają mnie dobrym ludziom na spotkanym podczas tej pielgrzymki. I jeszcze jedną rzecz taką najważniejszą, taki list może żelazny, czy dla mnie takie coś jak gdyby koło ratunkowe, to było to, że wykupiłem sobie bilet kolejowy z Rzymu do Katowic, ważny 3 miesiące. Czyli miałem to z sobą, w razie W, gdyby coś mi się stało i tak dalej. Rodzicom powiedziałem tak poklętnie, aczkolwiek zawsze to matczyne serce wyczuje sprawę. No, pamiętam, wychodziłem bardzo wcześnie, bo o 5 miałem mszę świętą w kaplicy, mama płakała. No, wiadomo, coś tam czuła. I wtedy stanąłem na tym szlaku po mszy świętej. Z Oświęcimia wyszedłem, gdzie wtedy mieszkałem. Ja pochodzę z Oświęcimia. I pierwszy mój etap to był Oświęcim Cieszyn. Jeżeli ktoś ma rozeznanie, to jest 70 km. 70 km. Byłem bardzo mocny wtedy fizycznie. Aczkolwiek w takim razie, w takich pielgrzymkach psychika jest najważniejsza, żeby się nie załamać, żeby nie mieć dnia zwątpienia, bo to jest najważniejsze. Teraz szło mi się bardzo dobrze, w Wilamowicach się zatrzymałem, w Jasienicy na probostwie, otrzymałem tam dobry posiłek, ale jak to w życiu bywa, no troszkę pruszył śnieg, nie było aż tak mroźno, ale było biało. I gdy dochodziłem do Cieszyna, było już ciemno, może to było 10-12 km, w tej chwili nie powiem, bo to były pola. Dziś od drogi, ja szedłem tą E7 wtedy główną, ona też jest, ale dzisiaj jest mało dostępna, no w Polsce jeszcze jest dostępna, ale już dalej nie jest dostępna dla ruchu pieszego, tylko to jest taka szybkiego ruchu, a miejscami jest ona autostradą. Zobaczyłem taką postać, leżącego pijaka, nie? I w związku z tym, no wiadomo, pierwszy odruch podszedłem, bo tam troszeczkę już był taki przydrętwiały, no ale jakoś go przebudziłem i doholowałem go do domu. No gdzieś mi to zajęło pewnie z godzinę, spociłem się przy tym niemało, to wymagało wysiłku. Także to spowodowało, iż w Cieszynie byłem już późno. No to jeżeli na polskie warunki i zimowe warunki, to gdzieś byłem około 20 w Cieszynie. I tutaj mała konsternacja, bo najpierw zamierzałem przenocować u ojców Bonifratów. Zaszedłem tam, ale jakoś, no niestety, nie mogłem się do nich dopukać. Później byłem też próbować na plebaniach, no też niestety nici z noclegu. Później były pensjonaty, później były hotele, też odwiedzałem. No niestety załamywali ręce, nie ma wolnych miejsc. I już było gdzieś koło 10, nie wiedziałem co robić, jest zima. Jestem sam, no pierwszy dzień, Polska, w związku z tym co będzie dalej, zwątpienie przychodzi. I padłem na pomysł i wiecie gdzie poszedłem? Poszedłem na komisariat MO. No oczywiście wyglądałem, strefa przygraniczna, plecak, troszeczkę tak wieczór, ale pomogli. Pomogli mi, zadzwonili do hotelu, pamiętam pod Jeleniem, uzyskałem, przyszedłem tam z powrotem, uzyskałem nocleg, pokój 313. Aha, co najważniejsze, na drogę miałem tylko 10 dolarów. To wiecie, co to jest 10 dolarów. Na dobry obiad lub na jeden noc.
Przespałem tam ciurkiem, wspaniale się zregenerowałem i rano udałem się do Bonifratów, do ojców. Bardzo piękne przyjęcie, no, żałowałem tylko, że nie wieczorem poprzedniego. Ugościli, dali na drogę troszeczkę koron i dali kontakt do księdza w czeskim Cieszynie, bo ja szedłem do Oświęcimia wtedy, bo inne pielgrzymki to z Powrośnika to jest troszeczkę trasa inna. I tam oczywiście do niego zaszedłem. No niestety przyjął, ale bardzo bojaźliwie, bardzo konspiracyjnie. To u nas rozkwitała Solidarność, to był 81 rok. Odwilż, tam jednak była blokada, w związku z tym służby, inwigilacje. Stąd też naświetlił mi to, naświetlił mi ten problem. Powiedział, żebym raczej nie korzystał z plebanii, dał mi tam dość sporo koron, które mi się później przydały. W związku z tym nie chciałem już w dalszej części narażać księży, tylko już korzystałem z hoteli, z przydrożnych takich gdzieś motorestów i tak dalej, których nie brakuje, nie brakowało w Czechach, oni troszeczkę mieli wtedy lepiej, łatwiej żyć, bo u nas był tylko ocet i herbata na półkach, a tam było troszeczkę więcej towaru. W związku z tym narzuciłem ostre, mocne tempo, przechodziłem gdzieś około 60 km dziennie przez Morawy wtedy. Jeden dzień był tylko taki bardzo mroźny, pamiętam około minus 20 stopni, śnieżyca, także że troszeczkę człowiek był zmarznięty, zdrętwiały, ale zaglądałem do tych bufetów, których nie brakowało po drodze, jakąś herbatkę ze sokiem. Wtedy postanowiłem już jako pełnoletni chłopak, że rok 81 związany z pielgrzymką będzie rokiem abstynencji, trzeźwości, czyli odmówiłem sobie wszystkiego, nawet piwa czy wina. Także tak to wygląda. Później była Austria i tam wydawało mi się, że jestem w bajce, że śnię, bo to przecież coś fantastycznego. Teraz dla nas no, to jest normalka, bo my tam nadążamy troszeczkę za ich cywilizacją. Wtedy dla młodego chłopaka ja szedłem z otwartymi ustami, podziwiałem już tą infrastrukturę, podziwiałem bogactwo sklepu i tak dalej i wstąpiłem do pierwszego lepszego kościoła, do plebanii, fantastyczne przyjęcie. Na szczęście w technikum miałem język niemiecki, także troszeczkę było mi lżej i łatwiej, jeżeli chodzi o Austrię, bo tam porozumiewałem się dość fajnie. I w zasadzie, jeśli chodzi o Austrię, to było fajnie, dobrze, bo nigdy nie miałem takiej podbramkowej sytuacji. Wychodząc jeszcze z Polski, miałem adres, kontakt do domu seminaryjnego w Mydling, to jest już za Wiedniem, też do Polaka, który tam był. W związku z tym dotarłem tam, też zostałem bodźca na drogę, żeby się elegancko, w związku z tym załatwił mi tam jeszcze parę noclegów po drodze, gdzieś mniej więcej tak popatrzyliśmy na mapę 45 do 50, 55 od momentu, żeby takie etapy były. Także tą Austrię wspominam wtedy fantastycznie, fajnie przeszedłem ją bez problemów. Te Semmeringi też, czyli ta przełęcz 1000 metrów nie sprawiała też wielkiego dla mnie problemu. Natomiast taka prawdziwa, autentyczna pielgrzymka zaczęła się we Włoszech. We Włoszech zaczęły się tunele. Gdy dotarłem do Tarvisio, to były faktycznie tunele, które sięgały, były wyższe niż moja wyciągnięta dłoń. Także to tylko były takie ścieżki do domu i tak dalej. Też zaszedłem tam na probostwo, no ale coś tam umiałem. Bardzo niezgrabnie Josono Polako, Joandara, Piedi, Papa, Basta i to oni mówią szybko, mają temperament, niewiele nic zrozumiałem z tego, ale pokazał, że skorzystał z hotelu, coś mi tam dał i wtedy pamiętam, ulokowałem się w hotelu Regina, Królowa i tam miałem tą pierwszą lekcję języka włoskiego, dosyć intensywną, odino ja piamo, la nostra prima lezione di italiano i tam łapczywie ten język chłonąłem i chłonąłem go bardzo mocno i tak natrwało.
ponieważ później byłem nawet w Hiszpanii, gdzie szedłem do Santiago de Compostela i byłem tam 1,5 miesiąca i nic z tego już nie pamiętam, tylko mucho calor, czyli bardzo gorąco, a tam z tych młodzieńczych lat pamiętam wiele takich sformułowań do dzisiaj i praktycznie 2-3 tygodnie, gdy był tam we Włoszech sam, bez Polaków, to jestem w stanie szybciutko sobie to odtworzyć i nie zginąć. I tak mniej więcej, na szczęście minęły później Alpy, tam pamiętam, miałem kłopoty tam w Mestre koło Wenecji, gdzieś tam się zahaczyłem w salce takiej katechetycznej, gdzie młodzież miała tak coś w rodzaju takiego dni skupienia, też mi tam troszeczkę pomogli. Później gdzieś skoro korzystałem z jakiegoś Caritasu, gdzieś tam coś zjadłem, ale były też chwile, gdzie nie jadłem cały dzień. To jest też trzeba powiedzieć to uczciwie, bo różnie było. I jeden taki kryzys miałem między Rozoliną, Mezola, to jest za między Kiodzią a Ravenną. I wtedy też byłem już bezradny, nie wiedziałem co w zasadzie począć, byłem bardzo zmęczony, byłem już późny wieczór, w zasadzie noc. Też usiadłem tak na takich krzesłach, pamiętam, przed sklepami, jakoś się tam troszeczkę rozłożyłem, otuliłem. To była zima, tam też wilgoć dokuczała z Adriatyku, nie było za ciekawie. I tak troszeczkę chłodno-głodno przysypiałem, jak ten przysłowiowy zając pod miedzą i nagle ktoś mnie szarpie za ramię, nie? Ktoś mnie szarpie za ramię, no to tak troszeczkę człowiek się ocknął, no i mówi: "Io sono Don Mario Pinto, che cosa fai?" Nie? Przestawił się, że jestem księdzem Mario Pinto i co tu robisz? No i słowo do słowa, troszkę tam miałem słowniczek, w każdym razie zaprosił mnie do siebie. I później, nie znam na tyle włoskiego, ale okazało się coś takiego, że on miał nocować poza tym miejscem, nawet już tam był, ale coś go tak tknęło, że ma się coś wrócić, tak jakby, nie zrozumiałem dokładnie, czy albo zapomniał żelazka, albo jakieś tam farelki, czy coś do grzania. W każdym razie ugościł mnie fantastycznie i również przekazał na kolejny etap następnego dnia, także miałem już troszeczkę i zaprawy tej takiej mocnej, to był taki zaszczyt, szczepionka, która mnie umocniła, bo już przetrwałem. To najgorsze, ponadto posuwałem się na południe, w związku z tym było coraz cieplej, dzień był coraz dłuższy. No wiadomo, Apeniny też mają swój urok, swoją tajemniczość i też wymagały troszeczkę energii. Niemniej jednak w zasadzie już byłem tak troszeczkę przekazywany z rąk do rąk, troszkę mi się udawało, spotykałem trochę życzliwych po drodze ludzi. Wiem, że spałem raz w domu starców, gdzie spotkałem Polkę, która z kolei przekazała mnie do swojego znajomego, do Ravenny, do, pamiętam, pana Grabowskiego, który walczył w drugim korpusie. I mniej więcej z tych takich ważniejszych etapów, czy ważniejszych spraw, bo trudno wszystko opowiedzieć dokładnie, bo brakłoby nam czasu. W każdym bądź razie do Rzymu dotarłem 28 lutego. Była to sobota. Papież wtedy wypoczywał w Castel Gandolfo w letniej rezydencji, bo przybył z pielgrzymki do Filipin. I ja skontaktowałem się tam z moim księdzem, znajomym księdzem Lechockim, Wiktorem, który załatwiał mi wizę, załatwił mi tą rodzinę, u której później już przebywałem około tygodnia. No i co, no trzeba się jakoś spotkać z Ojcem Świętym, prawda, no bo taki jest cel, no ale jak to zrobić, no. Dobrze, to już później pojechaliśmy na drugi dzień, była niedziela. Pojechaliśmy do tego Castel Gandolfo nad jezioro Albano.
byliśmy na audiencji takiej, też jest audiencja w Castel Gandolfo. I później po audiencji już z tym księdzem, on tam z kolei drugiego księdza zagadał, przedstawił, o co chodzi. No i poszedłem już z tym księdzem poznanym. Ten został, no i wprowadził mnie na takie, do takiej komnaty, to nazywam, no, tak, no, siądź tutaj, bo Ojciec Święty przyjdzie. Ja mówię, no pewnie żartuję czy coś, nie? I tak usiadłem skromnie na takiej sofie. Jeszcze dobrze nie rozejrzałem się po ścianach. Wisiały piękne obrazy i te stylowe, antyczne meble. A tutaj w drzwiach, taki odkrywają się skrzydłowe, uskrzydłowe drzwi i ukazuje się biała postać. No momentalnie rzuciło mnie na kolana. Uklęknąłem. Łzy samoistnie jak grochy leciały po mojej twarzy. On podszedł do mnie, podniósł mnie z tych kolan, pocałował mnie, przywitał się ze mną i zaczęliśmy troszeczkę rozmawiać. Gdy już mam troszeczkę mu wyszeptałem, że jestem uczniem, że przyszedłem pieszo, no, no to on swoim zwyczajem, on jest pełnym takiej werwy, powiedział tak, no to co? Na, bo to było w czasie, ferie były 2 tygodnie, ja sobie przedłużyłem ferie, ferie, bo to trwało wszystko ponad miesiąc. On mówi tak, no to co, na wagary to się do Rzymu przyszło, tak? Miałem taki dzienniczek ze sobą, każdego dnia wpisywałem relacje. Gdzie tam się zatrzymywałem, to starałem się mieć taką pieczątkę, podpis, wpis, tak żeby to było na moją pamiątkę. Oczywiście poprosiłem go również, żeby się mi wpisał. Pięknie się mi pisał, wpisał z błogosławieństwem Jan Paweł II. To na slajdach później pokażemy. A ja tutaj mam to skserowaną, tą stronę ostatnią. Jeżeli Państwo dobrze widzicie, to było, to świadczy o tym, że to był początek pontyfikatu naszego Ojca Świętego. A wiecie po czym? Bo pisze Castel Gandolfo, a później pisał Watykan II, a Klinika Gemelli była Watykanem III. I co miałem, to szczęście miałem, że to było 1 marca 81 roku, a więc kilka tygodni wcześniej przed zamachem. To naprawdę coś, papież do mnie przyszedł tak jak z członek rodziny. To było dla mnie niesamowite zaskoczenie. No naprawdę tak serdecznie, tak ciepło, tak gorąco się ze mną witał i rozmawiał, że to byłem niesamowite wzruszony, niesamowite podbudowany. I może z tego okresu, żebym troszeczkę wam pokazał, bo niektórzy są wzrokowcami, niektórzy mogą słuchać, w związku z tym tutaj wam to troszeczkę pokażę. O, tu jest właśnie, jak powaliło mnie na kolana, papież przyszedł, troszeczkę mnie tak ostudził z tych emocji. Później już mnie pobłogosławił, troszeczkę tam już ochłonąłem. Później właśnie wpisał się mi do tego dzienniczka. Tuśmy się już żegnali, tuśmy właśnie z takim zdziwieniem, jak tam coś opowiadałem, pozdrowił mnie, także tak to mniej więcej wyglądało. I teraz tak, co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że wpis jest wpisem, ale mówił tak, aha, byłem sam z nim, byłem sam na sam, trwało to może 2-3 minuty, trudno powiedzieć, bo wtedy każda sekunda była bardzo cenna i włoski fotograf Arturo Mari. I później mówił tak, w środę już będziemy w Watykanie, to trzeba przyjść, mówi tak, mówił w trzeciej osobie, w liczbie pojedynczej, nie wiem dlaczego, ale... I mówi, trzeba przyjść i trzeba odebrać buty. Dostałem 2 pary butów. Dlaczego 2 pary butów? Najpierw płytkie, te z Kalwarii czy ze Stanisławia, bo stamtąd mu robiono te buty.
A drugie, ponieważ jeszcze w Polsce jest zimniej, to dostałem takie bodki przejściowe. I tak mniej więcej tyle z tej pierwszej może pielgrzymki. Jeszcze może tutaj, o, jest ten wpis, prawda, z błogosławieństwem 1 marca, Jan Paweł II. I tutaj jak już parę dni byłem we Włoszech, to tutaj właśnie siedzę na schodach i pokazuję te buty, cieszę się tymi butami. To są te chyba jeszcze głębsze, to jest takie przejściówki. No a tutaj jeszcze taki jakiś widoczek ostatni. Wróciłem szczęśliwie już pociągiem do domu. Aha, jeszcze rzecz najważniejsza, bo wtedy wydarzyło się coś, co wymusiło na mnie drugą pielgrzymkę. Mianowicie w Polsce rozkwitała Solidarność, była wielka nadzieja na zmiany, na przeobrażenia. I wtedy, gdy przekroczyłem próg bazyliki, tam parę razy w niej, to trzymając stopę świętego Piotra prawą, to przyrzekłem mu, że jeżeli Polska będzie krajem wolnym, to w 2000 roku przywędruję tu jeszcze raz. A dlaczego 2000? Bo to był rok święty, jubileuszowy, w którym otwierają się drzwi święte raz na 25 lat, chyba że są jakieś wydarzenia kościelne, w związku z tym jest to część. Później miałem, ponieważ miałem paszport i wywiązałem się w miarę z tego, że nie podpadłem tam wiele władzom, to jeszcze miałem tą okazję za czasów studenckich spotkać jeszcze chwilowo, no to tak przejściowo, z Janem Pawłem II w auli Pawła VI. To był rok 86, gdzieś październik. Tutaj też to byłem wśród włoskich przyjaciół, bo wtedy poznałem wielu młodych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj, z niektórymi. Później był rok 96. Tutaj miałem okazję, zostałem w międzyczasie burmistrzem świeżo upieczonym Muszyny, to może 3 miesiące po nominacji. Byłem w grupie samorządowców Małopolski, która wręczała Ojcu Świętemu tytuł honorowego Małopolinina wszechczasów, jako człowieka wszechczasów. W związku z tym też miałem to szczęście dostąpić i króciutko z nim porozmawiać, pozdrowić go od gmin uzdrowiskowych.